Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj u mnie Pure Chemii, WSR, szamponik, APC. Kurczę, tak naprawdę, ale to może w dalszej części. Pierwsze podejście, tak jak deklaruje producent, czyli 100 ml na 10 litrów wody. I od razu podkreślam, najlepiej ciepłej. W zimnej rozpuszczenie tego produktu to jest nieporozumienie. To jest w ogóle... Właśnie, chcę to przemilczeć. Nie miałem produktu, który by się tak fatalnie rozpuszczał. W zimnej wodzie, w ciepłej bajka. Letnie temperatury, tak jak teraz, mam koniec czerwca, idealnie. Perfekcyjnie, stoi w garażu 30 stopni, miodzio w zimnej wodzie. Przychodzi jesień, tragedia, tak? Długo się tym produktem bawię. Żeby nie było, pokażę, że piątka... dobra, nieważne, to dalej. Słuchaj, mycie, ogień i dym, rewelacja, odtykanie, usuwanie waterspotów świeżych, na stare 1 do 10. Próbowałem też z pianownicy, 1 do 10. Później rękawice, czyli jako uzupełnienie, powiedzmy, do odetkania, sprawdzić, jaki jest poślizg, miodzio. Tak naprawdę zapach, rewelacja. Ani to malina, ani to landryna. Przyjemny, naprawdę. W ogóle nie zdradza, że może robić takie rzeczy. Bardziej taki szampon do codziennego mycia. Ale to później, ale to później. Słuchaj, jak już zobaczyłem, że jest tak dobrze, szyby, w ogóle niewidzialne wycieraczki, naprawdę rewelacja. Wskoczyłem na felgi, tak, zimowe, zobaczyć, na ile je odetka. We'll be right back.
mycie felk, idealnie, idealnie. Odetkało to, co miało odetkać. Produkt niestety, nawet jako szampon, też tak troszeczkę przymula. On potrzebuje, żeby odparować. Trochę czasu potrzebuje, niestety. To jest też taki minus trochę tego produktu. Praca nim jest no mega przyjemna. Pętlowanie jest naprawdę fantastyczne. Odmulił tyle, ile miał odmulić. I się nic nie zmienił. Później wjechałem z Aqua. I dopiero było hydro. Dlaczego? Bo ona sama w sobie daje hydrofobowość. Tak, tak, tak. I tutaj w stronę tego szamponu 737 od Neoxala, że on daje hydrofobowość, to nie jest odtykanie. Zrób to samo z Aqua, będziesz miał identycznie. Też będzie na początku hydro, później po dłuższym płukaniu z Scotch Zipą hydro zniknie. No tak jest. No, no niestety, no taka jest prawda. I to sprawdziłem nie raz, nie dwa. Ale co ja się tam znam, ja się nie będę, że tak powiem, z internetami bił. Tak, hydro daje, Aqua daje hydro kwaśna. No niestety. Przykładem było, najlepszym przykładem tego było jak błotnik, który wyciągnąłem z krzaków, spryskałem właśnie, popsikałem, użyłem kwaśnego APC od Aqua i od razu pojawiła się hydrofobowość. Wjechałem zipą na mokry panel, nie polecam na suchy, żeby troszeczkę przerobić. I od razu hydrofoboja pierdzielę. No wybiła, ona mnie wybiła z rytmu. No, no właśnie. no dobrze. A, na tym błotniku. Jeżeli chodzi o Aquę. Tam pojawiło się hydro. Później wjechałem z ipą. I... Tylko na mokry lakier, nie na suchy. Wjeżdżasz z ipą, wypłukujesz produkt. I hydro umiera. Tak jakbyś nie użył Aquę. No właśnie. No dobrze. Następna rzecz, którą chciałem sprawdzić. Tak naprawdę to odtykanie. Na ile poprawi? Na ile odmula? Na ile zamula? Najlepszym przykładem myślę, że będzie Volvo, gdzie tam siedzą różne wynalazki. Chcę zobaczyć, co usunie, co nadgryzie, na ile nadgryzie. Więc skoczyłem z produktem na Volviaka. No 1 do 10, słuchaj, jest to mocny załadnik, nie da się ukryć. I lekkie zabezpieczenia, kończące się typu woski albo quick detailer, jakiś delikatny silancik, będzie gryzł. Powłoka, spoko. Na karbonie idealnie. Szyby, w ogóle niewidzialne wycieraczki, bomba. Odtykanie perfekcyjne. Powłoki, czyli takie twarde zabezpieczenia, naprawdę idealnie to robi. Usuwanie 1 do 10 waterspotów. Fantastyczny, kurde.
Ale żeby nie było, chciałem zobaczyć na szkle, na ile przy użyciu maszyny. Tak, ja testowałem też różne szampony, płyny z padami, oczywiście, jak najbardziej. Czy tutaj też zrobi robotę? No niestety, no na szybie, znaczy coś tam ruszyło, ale to bardziej, wiesz co, myślę, że mechaniczna ingerencja, czyli moja maszyny, niż usuwanie takich naprawdę, a te osady to już jak go kupiłem były i czekały na właśnie takie produkty, które moim zdaniem mogą cokolwiek zdziałać, no tutaj się nie udało. Kolejna rzecz, wytargałem błotnik, który leżał w krzakach, tam położona powłoka i tam rzeczywiście tych wżerów, tego wszystkiego jest mnóstwo. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzi. A, to będzie tu nawet. Właśnie, to nawet tu będzie, gdzie poprawiłem później akwą i zobaczysz, że pojawiło się hydro. Czy po tym produkcie było lepiej? Zapraszam. No, takich rzeczy to nawet Aqua nie uratuje. No tutaj też nie udało się. Po Aqua oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, hydro się poprawiło, zjechałem z zipą i zdechło w butach. No tam już były za grube wżery, tylko opalarka pomogła. Ale żeby nie było. Teraz tak, kwestia... A nie, jeszcze jedna rzecz, słuchaj. O jednej rzeczy zapomniałem.
Sprawdziłem osady na Mańku mineralne, które zbierają się przy uszczelkach, przy tych uszczelkach, przy chromach. Zobacz, co zrobiło 1 do 10 i pędzelek od kocha, który jest w miarę sztywny, bo tak naprawdę z tym produktem, czy można wjeżdżać z koncentratem? To za chwilę, ale zobacz, jak pięknie zebrał takie osady. Rewelacja, naprawdę, 1 do 10. Co lepsze teraz, co lepsze, a może inaczej. Czy produkt jest bezpieczny? Kurczę, bo stężenia no potężne, usuwanie konkretne. I tu można powiedzieć, że to jest jakiś killer. Kurczę, sprawdziłem to, wyobraź sobie. Wziąłem specjalnie felgę, którą mam rozbitą, położyłem w słońcu. Wziąłem też błotnik, czyli lakier. I co zrobiłem? Prysnąłem 1 do 10 i koncentratem.
Bomba, co? Kompletnie nic. Specjalnie wybrałem tak, żeby to była odpowiednia godzina, żeby prażyło to słońce. Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie zrobi czegoś takiego. Ja wiem, że tam produkty, kurczę, gdzieś tam z Pawłem Nowickim chyba pisaliśmy, że produkty, to było chyba przy Labo Kosmetyka, przy ich pianie, że produkty na dłuższą metę, jak się używa, to wychodzą kwiatki. No tak, ale nikt nie jest idiotą, tak jak ja, i nie wrzuca koncentratu 1:10 w szczerym słońcu i zostawia na jakieś tam godziny i znika. Ale ja chciałem sprawdzić, że pod kątem, jak zapomnisz, jak ci przyschnie, to 1:10, nawet koncentrat. Nic, kompletnie nic. I do tej pory ten błotnik jest, tam się nic nie wydarzyło. Także jak dla mnie na chwilę obecną, nowy król. Jeżeli chodzi o produkty do odtykania, od domywania waterspotów, które są, powiedzmy, nawet i stare. Też odpowiednie stężenie, nawet możesz to w koncentracie położyć gąbką, poczekać, bo on jest żelowy, taki gęsty, i zostawić. Zostawić, popracować później gąbeczką, naprawdę, no kozak, naprawdę kozak. Co on mi przypomina? Słuchaj, troszeczkę kwaśne APC, jeżeli chodzi o szampon. Ja wiem, każdy, że tam, o, to, bo to RRC, a ja robiłem test przecież. Na usuwanie wosku. Leżał naturalny i leżał sowcik. 40 myć i hydro cały czas był. Jedyne co to przymulało, bo to wiadomo, no tarcie mechaniczne, inaczej się nie da. To 40 myć, wyobraź sobie raz w tygodniu, mówię tutaj o RRC, jedno mycie, masz 40 tygodni. No to nie wszystkie woski siedzą, kurczę, tyle. A z reguły żadne. Więc o czym mowa? I tu jest o tyle fajniej, że to jest klimat RRC, ale zdecydowanie przyjemniej, łagodniej. Tu czuję ten produkt, on by był taki mega bezpieczny. Naprawdę, że ci nie narozrabia, taki przyjemny. A do tego robi, no skurczyluk, niesamowitą robotę. Zaraz po LCK to jest chyba mistrz, jeżeli chodzi o Pure Chemie. Naprawdę, no rewelacja. Teraz tak, żeby nie było, chciałem sobie sprawdzić, na ile produkt przy bieżącym myciu, bo już się nim trochę bawię. Przy bieżącym myciu, jak będzie wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o bieżące mycie. Moim zdaniem, to powiem już wstępnie, moim zdaniem 30 ml, i tak myję, 30 ml na 10 litrów wody jest takie. Czy będzie gryzło woski? Naturalne? Myślę, że nie. Stężenie jest tak znikome, że naprawdę to będzie tak, kurczę, to można powiedzieć, że nawet tego nie wyczujesz. Na początku będzie to hydro osłabione, tak jak mówię, bo trzeba chwilę go wypłukać. I już od dłuższego czasu nim myję. I ja negatywnych skutków nie zauważyłem. Oczywiście, teraz będę nim mył cały czas. Zanim opublikuję film, będę chciał, żeby w propozycji pojawiło się właśnie o tym produkcie, jak wygląda sytuacja z myciem moim ulubionym stężeniem 30 ml na 10 litrów wody. Czyli tak, jak się klasycznie myje. I kiedyś powiedziałem, że znalazłem chyba zastępcę 737 właśnie do bieżącego mycia. I moim zdaniem prawdopodobnie ten produkt mi go zastąpi, z tego względu, że na bieżąco mam usuwane osady mineralne. Ja tak naprawdę w słońcu nawet tym produktem myję. Tak, biorę szczotkę, która się pojawi, używam do szyb. No to, co on robi ze szczotką na szybach, jeżeli chodzi o doczyszczanie szyby, ta szczotka się pojawi, to jest mistrzostwo. 30 ml na 10 litrów wody. Nawet jak ci wszystkie na szybie, nie narobi ci bałaganu. Ja tak teraz tym myję. Rękawica na auto, szczotka mam taką fajną, będzie o niej, K2 zresztą powiem, to delikatne, powiem coś o niej, parę słów, będzie film. No to połączenie to jest miazga. Naprawdę, produkt naprawdę fajny. A żeby nie było, że tak sobie mówię, bo mi się kończy. Nie wyobrażałem sobie inaczej, jak nie kupić piąteczkę. 5 literków produktu. Teraz tak. Na koniec filmu będę chciał ci pokazać pH koncentratu i tutaj już na paskach, nie na tych elektronicznych urządzeniach, bo one mi wariują. Kurczę, działa tydzień, dwa, trzy i później świrują. Albo pokazują cały czas neutralne i tak stwierdziłem, że przeskoczę na paski, będzie to bardziej miarodajne i wiarygodne.
Bo tak naprawdę nie wiem, kiedy on się kończy, ten miernik. I tak co jakiś czas muszę kupować, a mnie na to nie stać. Pomimo, że to są grosze. A ja nie lubię wydawać na bzdury. Jeżeli coś nie działa, to po prostu przestaję. Przestałem kupować i teraz będę leciał na paskach. Także jeszcze raz. Nie jest to... raczej król. No jest król, jest. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o delikatność, przyjemność z pracy i bezpieczeństwo, no to i to, co robi, ciężko znaleźć produkt. Bo jest Labo Kosmetika, oczywiście mają ten kwasiora, kozak. Jest Elite Detailer, który jest mistrzem, jeżeli chodzi o naprawdę konkret robotę. Tamten to jest w ogóle miazga. Tylko, że tamten jak wskoczy z 1 do 10, to no, z zabezpieczenia tam wiele nie zostanie. No robi rozpiździel. No, tamten to jest taki typowy, jak już masz naprawdę szczura, który jest tak zamulony jak stawy Jana w Łodzi. Łodzianie będą wiedzieć, o co chodzi. A ten właśnie wręcz przeciwnie. Moim zdaniem on jest tak, do takiej bieżącej pielęgnacji. Że tak na bieżąco, co jakiś czas sobie wiesz, widzisz, że ten lakier przygasa, wskakujesz, usuwasz kamień. Naprawdę. I to widać, że ten lakier robi się czysty. No, no właśnie, tutaj domywanie też jest na wysokim levelu. I na chwilę obecną myję tym produktem i... o. No właśnie, no i pędzlowanie, wszystko. No wszystko jest tak, jak być powinno. Więc zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak się myje 30 ml, jak sobie myję 30 ml na 10 litrów wody. A w propozycji filmu będę chciał się wypowiedzieć na temat bieżącego mycia. Czyli będę teraz po prostu, ja już dłuższy czas myję auto 30 ml na 10 litrów wody i na chwilę obecną jestem zadowolony. Będę teraz kładł woski, będę chciał zobaczyć, na ile je gryzie, czy gryzie. Wiem, że dla powłok to jest na mega, mega bezpieczny. Mega bezpieczny i tak naprawdę odkąd zacząłem myć tym produktem, nie mam w ogóle kamienia na aucie. Naprawdę. No nie zrozum mnie źle. Ja nawet w słońcu tym produktem myję. Naprawdę w słońcu. W pianownicy mam przygotowane 1:20 roztwór. Wskakuję na auto, myję. Jak widzę, że słoneczko praży, zarzucam 1:20. Robię oprysk tak, żeby mi nie przysychało, bo to wiadomo, no nie ma co ryzykować. Znaczy pomimo wiem, że produkt mi nie robi bałaganu, ale no tak, no właśnie. Także wspaniały produkt, naprawdę z czystym sumieniem polecam. Pachnie, robi to co trzeba, bezpieczny i cenowo naprawdę wychodzi za piąteczkę rewelacyjnie. Naprawdę bardzo fajnie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Nowy król na pokładzie, jeżeli chodzi o szampon do, moim zdaniem, takiej bieżącej pielęgnacji do... Troszeczkę serio. Przepraszam, telefon mi się rozładował, a widziałem, kurczę, że informuje mnie od dłuższego czasu, ale myślałem, że się wyrobię. Jeszcze raz, bomba, produkt. Naprawdę, Piotr, tutaj w Twoją stronę, naprawdę super, super produkt. Szkoda, że to rozpuszczanie z wodą, to jest w zimnej, jak jest zimno, jest kiepskie, ale tak jak Piotr, jak z nim rozmawiałem, mówił, no niestety, to jest urok tych, kurczę, kwaśnych produktów właśnie, że... Na pewno będę chciał właśnie, o, mycie, ale chciał będę pokazać stężenie 1 do 10, jakie ma pH, koncentrat i we wiaderku 30 ml na 10 litrów wody i 100 ml na 10 litrów wody. Tak, żebyśmy wiedzieli wspólnie, ja i ty, na jakim, kurczę, można powiedzieć, pH pracuje. Pomimo, że produkt, no kurczę, dla mnie on ma bliżej naprawdę do neutralnego. Tutaj bardzo bliziutko jest szamponu Neoxala, on tak podobnie się zachowuje, naprawdę tak, to mycie, to takie odtykanie, ta świeżość tego lakieru, naprawdę, ale jakbym miał wybierać między tymi dwoma, wybrałbym ten, z tego względu, że daje mi więcej możliwości, dużo więcej możliwości, mnóstwo możliwości tak naprawdę, zastosowań ma naprawdę wiele. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!